Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. Co dziś zobaczymy? Pierwszy polski oficer w NATO. Przypomnimy, jak pułkownik Kukliński zaszkodził komunizmowi w okresie zimnej wojny. Opowiemy o rozwiązaniu służby bezpieczeństwa i zacieraniu przez nią śladów swojej działalności. A na koniec poezja, humor i underground, czyli przegląd esbecko-milicyjnych zespołów artystycznych. Zaczynamy od przypomnienia, jak pułkownik Ryszard Kukliński zaszkodził komunizmowi. Kara śmierci, pozbawienie praw publicznych, konfiskata mienia, degradacja do stopnia szeregowego. Taki wyrok 23 maja 1984 roku wydał zaocznie Sąd Wojskowy w Warszawie wobec Ryszarda Kuklińskiego, pułkownika Ludowego Wojska Polskiego, szefa oddziału planowania Sztabu Generalnego. Rada Państwa uznała, że skazany za zdradę ojczyzny i dezercję pułkownik nie zasługuje na akt łaski. Zanim stał się wrogiem numer jeden generała Wojciecha Jaruzelskiego i jego ludzi, Ryszard Kukliński robił błyskotliwą karierę w wojsku. Inteligentny, zdolny, z dobrą pamięcią, szybko orientujący się i trafnie podejmujący decyzje, oceniali go przełożeni. Tylko raz, gdy miał 20 lat, jego przyszłość zawisła na włosku. Na krótko został wydalony z PZPR i szkoły oficerskiej za ukrywanie związków z podziemną organizacją konspiracyjną Miecz i Pług i udział w powstaniu warszawskim w szeregach AK, choć Kukliński miał wtedy ledwie 14 lat. Od 1963 roku służył w Sztabie Generalnym. Wojciechowi Jaruzelskiemu pisał przemówienia, a podczas spotkań przedstawicieli Układu Warszawskiego był sekretarzem polskiej delegacji. Zyskał też zaufanie generałów radzieckich i dostęp do najważniejszych dokumentów i planów strategicznych wojsk Układu Warszawskiego. Wyłaniała się z nich porażająca wiedza. Formalnie był to sojusz obronny. W rzeczywistości Układ Warszawski planował ofensywę. W wypadku wojny z Zachodem polskie wojsko miało zaatakować północne Niemcy, Danię i Holandię. W planach tych przewidywano możliwość wojny atomowej. Nie martwiono się o los polskiej ludności cywilnej. Kukliński doskonale sobie zdawał sprawę, że ewentualna wojna z Zachodem grozi po prostu Polakom fizyczną zagładą. To wynikało z bardzo prostej przyczyny. No, Polska była tym głównym szlakiem komunikacyjnym. Tu poszłoby główne kontruderzenie państw NATO. Wiedza o tym, co szykują Polsce generałowie sowieccy i ich sojusznicy, była, jak wspominał pułkownik Kukliński, jednym z powodów, dla których zdecydował się na współpracę z Amerykanami. Bezpośrednio skłonić miała go do tego inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku i wydarzenia grudnia 1970 roku w Polsce, kiedy wojsko zostało użyte do stłumienia protestów robotniczych. Gdy z grupą oficerów w celach wywiadowczych pływał jachtem i zawijał do zachodnich portów, wysłał do Amerykanów list z propozycją spotkania. Doszło do niego w Hadze. Od 1972 roku pułkownik był tajnym współpracownikiem CIA, amerykańskiej agencji wywiadowczej, śmiertelnego wroga polskich służb. Służba bezpieczeństwa kontra CIA. O każdej porze dnia i nocy trwa pojedynek. Tak było. Tak jest i tak będzie. Ryszard Kukliński wielokrotnie podkreślał jednak, że to on zainicjował współpracę. Z pobudek patriotycznych, nie brał za to pieniędzy. Chciał powstrzymać Czerwone Imperium, nie dopuścić do wojny z Zachodem i jeśli zdradził, to nie Polskę, tylko swoich przełożonych, którzy okazali się bardziej lojalni wobec ZSRR niż wobec własnego narodu. Do 1981 roku, stale ryzykując, pułkownik przekazał Amerykanom około 40 tysięcy stron dokumentów, w tym plany strategiczne wojsk Układu Warszawskiego, czołgu T-72, radzieckich rakiet i lokalizację bunkru, w którym miało się chronić dowództwo sojuszu na wypadek wojny. Ostrzegł też o przygotowaniach do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Stało się przyczyną nie tyle jego wpadki, co doprowadziło niemalże do jego namierzenia, bo
z Watykanu te informacje o tym, że Amerykanie te plany znają, przeciekły do Warszawy i w ten sposób zredukowano listę potencjalnych kretów w sztabie generalnym do kilku osób, w tym również do Kuklińskiego. W związku z realnym zagrożeniem, że zostanie zdekonspirowany, na początku listopada 1981 roku pułkownik zdecydował się wraz z żoną i dwoma synami na ucieczkę z Polski. Jak się to dokładnie odbyło, nie wiadomo. Wywiady strzegą swoich tajemnic. Po kilku dniach wszyscy dotarli do USA. Istnieją poszlaki wskazujące na to, że Kuklińskiego poszukiwano. Między innymi przy pomocy Kubańczyków. Poszukiwano go po to, nie po to, żeby z nim porozmawiać, tylko po to, żeby go najprawdopodobniej fizycznie zlikwidować. Fizycznie zlikwidować Ryszarda Kuklińskiego nie udało się. W 1993 i 1994 roku w niejasnych okolicznościach zginęli jednak w USA dwaj jego synowie, Bogdan podczas rejsu jachtem i Waldemar, który kilkakrotnie został przejechany przez samochód. Ryszard Kukliński wiele lat czekał na rehabilitację w Polsce. Krytycy oskarżali go m.in. o to, że był podwójnym agentem i współpracował także z sowieckimi służbami specjalnymi. Nie ma na to dowodów, są za to dowody, że bardzo zaszkodził ZSRR. Do ojczyzny przyjechał z wizytą dopiero w 1998 roku. Było to możliwe dzięki temu, że w 1995 roku został uchylony ciążący na nim wyrok śmierci. Sprawa została skierowana ponownie do prokuratury, a dwa lata później umorzona. Ryszard Kukliński został zrehabilitowany i odzyskał stopień pułkownika. Liczę na Państwa wrażliwość, że pozwolicie mi ten kraj zobaczyć. Tak jak go chciałem widzieć. Zmarł w 2004 roku na Florydzie. A teraz o rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa i zacieraniu przez nią śladów swojej działalności. W 1989 roku władza negocjowała z opozycją. Zapadła decyzja o obradach Okrągłego Stołu, a po nich uzgodnione zostały częściowo wolne wybory. Funkcjonariusze MSW mieli rozkaz nie inwigilować opozycji, ale robili to. Dla potrzeb operacyjnych zaprenumerowali nawet nowo powstały dziennik Gazety Wyborczą. Jednocześnie doszło do serii niewyjaśnionych do dziś morderstw księży Stanisława Suchowolca, Sylwestra Zycha i Stefana Niedzielaka, które przypisuje się SB. W tych sprawach śledztwo prowadzi obecnie pion prokuratorski IPN-u. Co najmniej kilka miesięcy przed dojściem do władzy Solidarności funkcjonariusze PRL-owskich służb zaczęli zabezpieczać się na przyszłość. Niszczyli ślady swojej zbrodniczej działalności, w tym teczki tajnych współpracowników SB. Odbywało się to na masową skalę. Akcja była kontynuowana mimo powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Zwłaszcza, że na początku funkcję szefa MSW pełnił w nim człowiek starego układu, generał Czesław Kiszczak. Posłowie związani z Solidarnością upominali się o interwencję w sprawie palenia akt SB. W końcu generał Kiszczak na początku 1990 roku oficjalnie zakazał niszczenia dokumentów. Generał Kiszczak przysięgał wielokrotnie, że wydał rozkazy zabraniające, ale te niszczenia trwały. 10 maja 1990 roku Służba Bezpieczeństwa została rozwiązana. Z ponad 24 tysięcy funkcjonariuszy SB w lipcu 1989 roku, rok później proces weryfikacji, czyli przydatności do nowych służb, pozytywnie zakończył się dla 10,5 tysiąca. We wrześniu 1991 roku Jan Rokita przedstawił raport Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej zajmującej się badaniem niejasnych okoliczności zgonów osób związanych z opozycją, do których doszło po wprowadzeniu stanu wojennego. Uznała ona, że 88 spośród 122 przypadków, co do których były podejrzenia, że mogły mieć związek z działalnością funkcjonariuszy MSW, kwalifikuje się do wszczęcia postępowania karnego. Przez 14 lat raport był utajniony. Niestety, tylko kilka z tych spraw zakończyło się wyrokami więzienia. A na koniec przegląd esbecko-milicyjnych zespołów artystycznych.
Zanim SB została rozwiązana, śpiewano o niej piosenki. O niej i o milicjantach. W 1984 roku obie służby obchodziły 40-lecie działalności. Uczestnicy drugiego przeglądu amatorskich zespołów artystycznych MSW pokazywali mniej znane oblicze milicji. Każdy znalazł tu coś dla siebie. Nie zabrakło piosenek tożsamościowych. Nasza służba milicyjna czasem trudna, przyznam szczerze, lecz na żadną jej nie zmienię, nikt mi innej nie wybierze. Wierzący w sprawczą moc słowa z wypiekami na twarzach słuchali poezji zaangażowanej. Pilnie bacz na nasz dom i nasz chleb i nie wahaj się wrogowi stawić czoła, gdy gdziekolwiek znów próbuje podnieść łeb. Milicja musiała więc uważnie patrzeć, ale i dobrze nadstawiać uszu. Już słyszę, jak drzwi radiowozu zatrzaskuje za tobą kolega. Wszystkich przebił jednak artysta reprezentujący WUSW z Kalisza. Porwał publiczność brawurowym wykonaniem piosenki o ścigającym przestępców w szalonym Fiacie 126P. I na akcję, rusza Szalony wiatr już pędzi ulicą na przestrzał pod wiatr. Spaliny puchają raz w tę, a raz w tę. Nie ujdziesz, przestępco, przed wiatrem 126P. Przestępcy nie mieli szans. Fiat 126P dogonił ich, a potem na komendzie wszystko wyśpiewali.